Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Retroplay z gry Return to Castle Wolfenstein. Moi drodzy, na samym wstępie, tak jak w poprzednim odcinku, przepraszam was z góry za to, jeżeli będziecie słyszeć jakieś pokasływanie, jakieś charczenie, jakieś smarkanie z mojej strony, ale w dalszym ciągu jestem czy to chory, czy to przeziębiony, trudno powiedzieć tak naprawdę. Coś mnie po prostu złapało i nie chcę odpuścić, ale tak czy tak jest coraz lepiej z dnia na dzień. Moi drodzy, mam przy sobie również kawkę, którą właśnie mi przyniosła Uszata. Jest trochę jeszcze za gorąca, ale przeżyję to. Szczególnie, że popijanie ciepłej kawy i ogólnie ciepłych płynów jest bardzo kojące na moje gardło, które jeszcze parę dni temu nie mogłem prawie mówić, a dzisiaj, tak jak słyszycie, już mówię, że tak powiem, pełną parą, prawie pełną parą, bo jeszcze zdarza mi się zatykać się, co niestety chyba, że tak powiem, można usłyszeć w poprzednich odcinkach. Ups. Okej. To moi drodzy. Jest właśnie ten... Ta miła, elitarna pani, o której mówiłem wcześniej. To są właśnie ci elitarni, słuchajcie, strażnicy. Jak widzicie, bardzo ciekawy model, że tak powiem. Ale przy okazji też zaprezentowanie wam, co tak naprawdę te miłe panie potrafią zrobić. A potrafią zrobić naprawdę wiele. Poza tym, coś zeżarło tego wojaka. I to tak konkretnie coś go zeżarło i strawiło. Ale nic tam, słuchajcie. Ogólnie rzecz biorąc, ten poziom jest bardzo, ale to bardzo łatwy i przewidywalny. Raczej słowo łatwy bym tutaj usunął, ale pozostawiłbym słówko przewidywalny. Z tego względu, że po raz pierwszy poznajemy koncept tych elitarnych strażników Helgi von Bülow, tego, nie wiem, zakonu sióstr czarownic, czy tego sabatu czarownic, czy też soboru raczej, soboru czarownic. I moi drodzy, po prostu im dalej w las, tym będzie ich więcej i będziecie mogli się mniej więcej spodziewać, w którym to momencie napotkacie kolejnego takiego elitarnego strażnika. Przy czym trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o ich siłę, to są jedni ze słabszych przeciwników, jeżeli chodzi o ilość życia. Na pewno mają go znacznie mniej niż tacy nawet podstawowi żołnierze SS. Ale w przeciwieństwie do nich potrafią uniknąć naszych strzałów, potrafią się przed nimi uchylić i mają strasznie, strasznie precyzyjnie potrafią strzelać. Poza tym są mega szybkie, no i najzwyczajniej w świecie mogą nam zrobić krzywdę po prostu w momencie, kiedy nie będziemy na to gotowi, czy też raczej nie będziemy się tego spodziewać. I po prostu, że tak powiem, jeżeli chodzi o ten poziom, to najskuteczniejszą taktyką na ten poziom jest po prostu otwieranie drzwi. Chwilę postanie i jeżeli elitarna strażniczka, czy też elitarna straż Helgi gdzieś się w pobliżu znajduje, no to po prostu o tym usłyszycie. Przecież po prostu będziecie mogli to zobaczyć. Okej, nie ma tu nikogo. Dobra. Teraz tu. Tu też nikogo nie ma, ale mamy drzwi. Najprawdopodobniej jak otworzymy te drzwi, to za chwilę na nas wypadnie... Okej. Tak jak myślałem, będziemy musieli jeszcze powalczyć z paroma truposzami. Chyba, że ten truposz w ogóle nie wstanie, bo strzeliliśmy do niego raz. I skrypt zwariował.
Podejrzewam, że też tak może być. Dobra, na razie nie będę podnosił, słuchajcie, wszystkich apteczek. Z tego względu, że trafiliśmy do... Można by to nazwać składzikiem. I najzwyczajniej w świecie, jeżeli oberwiecie zbytnio, to w tym miejscu będziecie mogli z powrotem doładować broń, będziecie mogli dorzucić sobie parę jeszcze punktów życia i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie, że... Szczególnie, że moi drodzy... Na pewno tak szybko i tak łatwo nam ci elitarni strażnicy nie dadzą spokoju. Przecież te elitarne strażniczki powinien powiedzieć. Ta. Tego się spodziewałem. Zobaczcie, jak one szybko potrafią nas załatwić. A to głównie z tego powodu, że mają przy sobie bodajże tą broń właśnie. Mają przy sobie tą broń i... czy też tą chyba broń mają przy sobie i najzwyczajniej... Gdzieś tutaj się ukrywasz. Tu. Jedna załatwiona. Gdzieś powinna być kolejna. Gdzieś tam jeszcze powinienem dodać. Dobra, zapiszemy sobie grę na wszelki wypadek. Tu jesteś. No tak jak widzicie, bardzo szybko jesteśmy w stanie je zdjąć. Ale one równie szybko potrafią zdjąć nas. Z tego właśnie względu, że, tak jak mówię, broń, którą one posiadają, czyli... Nie wiem, jak to się nazywa ta broń. Sorry, nie jestem aż tak dobry w nazwnictwie broni. Ta broń, którą zdobyliśmy w którymś z poprzednich odcinków z tłumikiem, czy po prostu... Ona chyba jest z tłumikiem. Ta broń z tłumikiem, moi drodzy. To właśnie ta broń, moi mili, posiada... jest wysoce szybkostrzelna, to po pierwsze, a po drugie, no, bardzo łatwo przechodzi przez nas jak przez masełko. Więc tak naprawdę trzeba się liczyć z tym, że... no. Ci konkretni przeciwnicy będą w stanie nas bardzo szybko zdjąć i zaprezentować, jak bardzo słabi jesteśmy. No ale okej, przejdźmy dalej, mając nadzieję, że nie napotkamy na większą ilość tego rodzaju przeciwników. Co my tu mamy? Zaktualizował nam się jeden z celów. Mamy zinfiltrować wulfsburski kościół. O nie, czy my teraz trafimy do tego, do głównej nawy kościoła, w której będzie z 5 takich elitarnych strażników naraz? Jeżeli tak, to... O matko... No oczywiście, że tak. Ja pamiętam ten moment. Matko jedyna, to jest moment, w którym tyle razy musiałem grę wczytywać na nowo, że nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. No i przy okazji słyszymy też Helgę, która powiedziała, że wszyscy pozostali elitarni strażnicy mają zostać natychmiast obudzeni i natychmiast mają zostać wysłani w teren. Innymi słowy, Helga już wie, że jesteśmy, że siedzimy jej na ogonie i ma z tym dość duży problem. I wie, że w każdej chwili możemy najzwyczajniej w świecie ją dopaść, a tego by nie chciała. I tak, wejdziemy na pewno do nawy kościoła. No. Czy się uda, słuchajcie? Kolejni. No, tego się nie spodziewałem, ale... Na szczęście AI w tej grze... jest bardzo przewidywalne.
I wiemy, że jeżeli zgidramy się w odpowiednim miejscu, to najzwyczajniej w świecie to AI będzie cały czas próbowało do nas dotrzeć za wszelką cenę. Dlatego też czasami, słuchajcie, można to wykorzystać na swoją korzyść. Tak jak właśnie w tym momencie. Tak, kiedyś pamiętam, próbowałem to przechodzić, właśnie ten moment, kiedy młodszy byłem. Próbowałem przejść właśnie ten moment, po prostu wbiegając tam i wchodząc w ogień krzyżowy tego w tym miejscu. I po prostu to był bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, głupi pomysł. Poza tym nie chcę nigdzie wychodzić na środek, bo obawiam się, że te miłe niemieckie panie w lateksie w dalszym ciągu będą próbowały tu jakoś podejść i w dalszym ciągu będą starały się nas tutaj pochwycić. W ogóle, słuchajcie, to jest dość ciekawe. Jeżeli to jest splugawiony kościół, czy też upadły kościół, który jest gdzieś pod ziemią, tak jak wynikało z wcześniejszych opisów tej miejscówki, to jakim sposobem słychać, że na dworze jest burza, że pada deszcz i w ogóle i w szczególe. To się, że tak powiem, w ogóle kupy nie trzyma, ale storytelling w tej grze kupy się trzymać nie musi. Lokacje opowiadają same za siebie. Poza tym, moi drodzy, tak jak może zauważyliście już, jesteśmy w tym miejscu, w którym stała nasza Helga von Bülow wraz z doktorem Zempfem i próbowali wyekstraktować coś zombiaczka. Czy też raczej powinienem powiedzieć z nieumarłego, który tutaj leżał. I tego nieumarłego już nie ma tutaj. A gdzie oni się podzieli, tego też w sumie, to też w sumie jest ciężkie do powiedzenia, ale jeżeli im się udało, to uciekli z wynikami swoich eksperymentów, a jeżeli im się nie udało, to co się stało z tym nieumarłym, skoro on tutaj nie leży? Wstał i teraz na nas gdzieś czyha, czy co tutaj się tak naprawdę odwaliło w tym momencie? Oj. Naprawdę u góry, naprawdę z góry będziecie do mnie rzucać jakimiś granatami czy czymś w tym stylu? Tam u góry znajduje się kolejna z tych elitarnych strażniczek. Czy jakkolwiek by ich nie nazwać. I rzuca w nas granatami. Granatów ponieść nie możemy, więc najprawdopodobniej ona nie żyje, bo już granat spadł jako broń, słuchajcie. No i dobra, wiemy, że będziemy musieli pójść do góry w takim razie, do niej, ale najpierw zanim tam pójdziemy, przeczytamy ten list, który tutaj został zostawiony w pośpiechu przez chyba Olgę, właśnie, przez Olgę i przez doktora Zempfa. Do Oberführera SS Bliackiego. Od Oberst von Bülow. Mam niesamowitą wiadomość. Nasz zespół właśnie odkrył dowód nawet starszej burial site, nawet starszego obszaru pogrzebowego, pochówkowego. Wewnątrz kościelnych ruin. Wierzę, że to może być właściwa nieświątynia. Co ja mam z tą świątynią, jak czytam tomb? Tomb to jest grobowiec. Może to być właściwy grobowiec Olarika. Olarik? Olarika. Fabled weaponsmith of ancient two and founder of the Legion of the Dark Forge. Osławionego, czy też baśniowego, bo fable to jest baśń, opowieść, bajka. Baśniowego, czy też legendarnego, też można by tak było powiedzieć, legendarnego
wytwórcy broni, Weaponsmith, bo Blacksmith to jest kowal, a Weaponsmith to jest kowal, który specjalizuje się w wykuwaniu broni, czy też zbrojmistrza, chyba po polsku to można by było wprost powiedzieć, zbrojmistrza starożytnego, starożytnych Thule, o matko jedyna, to też ma jakiś polski odpowiednik, ale teraz nie pamiętam go. I założyciela Legionu Czarnej Forge, Czarnej Kuźni. Jeżeli to prawda, wówczas będzie... Wówczas wewnątrz contained within may be the long lost dagger of warding. Jeżeli to prawda, czy jeżeli rzeczywiście tak jest, wówczas może on zawierać dawno zagubiony sztylet Dagger of Warding, sztylet Ward. Ward to jest ochroniarz, tudzież klawisz więzienny, ale to tak bardziej w slangu. Sztylet ochraniania? Sztylet strażniczy. Jeden z najbardziej most coveted relics in all Thulian lore. Najbardziej opisany z reliktów w całej historii Thulian. Thule, matko, starożytni, nie pamiętam co to było. Musiałbym sobie to zobaczyć tak dokładnie, czym tak naprawdę są ci Thule. A to jest na pewno coś historycznego i coś, w co naziści wierzyli nawet w naszym świecie, w świecie rzeczywistym, więc trzeba by było poszukać gdzieś, jak to jest dokładnie przetłumaczone na język polski. Cóż za wspaniałe odkrycie! This would be... Cóż za wspaniałym odkryciem to mogłoby być dla nas. Z poważaniem przewodnicząca, czy też głównodowodząca Helga von Bulow z dywizji SS do spraw paranormalnych, czy też nadnaturalnych, jak w języku polskim, to powinno poprawnie brzmieć. Czyli innymi słowy, wygląda na to, moi drodzy, że coś zostało przez Helgę i w ogóle ten zespół badawczy, który tutaj dotarł, coś zostało przez nich dodatkowego odkryte. Coś, co raczej odkryte być nie powinno, albo przynajmniej wydaje mi się, że nie powinno w żaden sposób być przed nimi odkryte. No i moi drodzy, kolejna sprawa. To jedyny w tym poziomie sekret, który pamiętam, bo to jest sekret, który tak przypadkowo kiedyś znalazłem, że po prostu zawsze o nim pamiętam. Widzicie, tutaj było takie drewniane, okno, prawda? Jeżeli sobie rozwalimy okno po drugiej stronie i spojrzymy przez lornetkę, to moi drodzy, po drugiej stronie znajduje się kryształowa czaszka. Nie, to nie ta kryształowa czaszka od Indiana Jonesa, ale jesteście blisko. Moi drodzy, mamy kryształową czaszkę, która jest jedynym artefaktem ukrytym w tym poziomie i przed nami znajduje się właśnie w tamtym miejscu, znajduje się, słuchajcie, jedyna tak naprawdę ukryta miejscówka w całym tym poziomie. A dostać się do niej banalnie, ponieważ widać, jak się do niej dostać. Jak wam to pokażę, to sami złapiecie się za głowę i stwierdzicie, jak to może być tak łatwo ukryte. Ano, może. Kolejna sprawa to taka, że tak jak mówiłem, otwieramy drzwi i jeżeli coś przed nami wyskoczy, od razu strzelamy. Czy ja mówiłem, że ten poziom jest przewidywalny? Ten poziom jest strasznie przewidywalny. A, mamy kolejną z... Kolejną z elitarnych strażników, którą możemy bardzo szybko, słuchajcie, wyeliminować. Przy okazji weźmiemy sobie od razu apteczkę, która tutaj się znajdowała. I jakieś drzwi się przed nami albo za nami otworzyły. Więc warto też, słuchajcie, nasłuchiwać, co się wokoło nas dzieje, bo czasem takie, wiecie, takie małe hinty, co się może czaić za kolejną, tak naprawdę, za kolejnymi drzwiami, są bardzo, ale to bardzo
pomocne. I moi drodzy, żeby dotrzeć do tamtego wspaniałego, jak on się nazywa, do tamtego wspaniałego sekretu, jest bardzo prosto. Znaczy, można to bardzo łatwo skrzanić, ponieważ możecie rozwalić sobie tą oto całą barierkę i po prostu wywołać animację, w której widzimy, jak jedna z tych elitarnych strażniczek po prostu spada tam na dół. Fajnie jest to skryptowane, ale z drugiej strony wolę mieć to jako podparcie, żeby wejść właśnie tam, gdzie znajdował się ten sekret. A on się znajduje w tamtym miejscu, co teraz wam pokazuję. Żeby do niego wejść, zapisujemy sobie grę, wskakujemy na tą wspaniałą poręcz i teraz jest tak. Możecie zrobić coś takiego, przykucnąć i po prostu przejść tędy, co jest bardzo trudne i nie będę z tym kombinował. A druga sprawa, to można zrobić coś takiego. To znaczy, odkryliśmy sekretną strefę, po prostu przeskoczyć sobie. Jednakże polecam, żeby zostawić to, ponieważ jesteście troszeczkę wyżej od tego. Często gęsto zdarza się tak, że jak sobie tutaj przeskoczycie i tego by nie było, to po prostu gra z jakiegoś powodu zatrzyma was na tym występie muru i spadniecie w dół i stracicie sporo życia, jeżeli nawet nie zginiecie. Ale jeżeli wejdziemy sobie w to miejsce, to tak jak widzicie, możemy podnieść artefakt i cofnąć się z powrotem do właściwej części tego przeklętego kościoła i iść przeciw. W ogóle to by się wydawało, że o, skoro ta nawa kościelna jest zbudowana w taki sposób, prawda, że wygląda niemalże symetrycznie, no to w tamte miejsce będziemy mogli najzwyczajniej w sposób dojść, tak jak my teraz wchodzimy sobie do tego miejsca, prawda? Nic bardziej mylnego, po prostu to jest zrobione tak, żeby w pewien sposób nas oszukać. Ponieważ tak jak widzicie, tutaj mamy zamurowane przejście. I biedny gracz teraz się będzie zastanawiał, jak mam tam właściwie dojść, a może tam nie ma wejścia. Jest wejście, tylko trzeba troszeczkę pokombinować, jak to miało miejsce w tamtych czasach, że trzeba było czasami bardzo, bardzo mocno kombinować. A nie tylko iść przed siebie i mieć nadzieję, że coś się uda. Okej. Wydaje mi się, że tu jest zamknięte. Właśnie, że będziemy musieli tutaj tak czy tak wejść. Tak czy siak, będziemy musieli wejść w to miejsce i one tutaj będą nas czekać, prawda? Jakiegoś rodzaju pułapka, no bo przecież nie mogłoby być tak łatwo. Oj. Dobra. Pierwsza załatwiona. Kolejna załatwiona i... Misja nieudana! Wspaniale, prawda? Tak jak mówiłem, no potrafią znaleźć za skórę ci elitarni strażnicy. Halo, gro, ja chciałbym sobie szybko wczytać i powrócić do tego miejsca. Dobra. Przeładujmy. Jeszcze raz, słuchajcie, powolutku. Spróbujmy. Nie do końca tak to miało wyglądać, ale spoko. Może być. Może być i spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Dużo mamy szans. Możemy sobie powtarzać i powtarzać. Możemy też zrobić coś takiego. Oj. Oj. Chyba coś wysadziliśmy. Ale niekoniecznie... Niekoniecznie, słuchajcie, to było na naszą korzyść, bo straciliśmy tylko
Straciliśmy tylko jeden ładunek wybuchowy, chociaż jeżeli się przyjrzeć, to parę przeciwników oberwało i to tak dość solidnie oberwało. Tu mamy apteczkę, więc możemy z niej skorzystać. Zapiszmy sobie jeszcze raz grę i wejdźmy teraz w to miejsce. W to miejsce, w którym te wszystkie miłe panie sobie siedziały i w którym tak naprawdę mamy masę po raz kolejny jakiegoś rodzaju amunicji, jakiegoś rodzaju dodatkowych, wiecie, bonusów w postaci apteczek i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zapasy. Gra ukryła tutaj masę zapasów, której części po prostu nie będziemy mogli podnieść, bo dlaczegoż mielibyśmy mieć taką możliwość, prawda? Oj, gra czasami po prostu daje nam zbyt dużo amunicji, a potem daje nam tej amunicji zbyt mało. Dobra, rozwalmy tą zasuwę. Będę w nią kopał. Otwórzmy sobie drzwi i moi drodzy, to jest koniec tego poziomu. Innymi słowy, wydaje mi się, że w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek troszeczkę wcześniej, ale po prostu nie chcę, wiecie, nie chcę teraz włączać kolejnego poziomu, który może trwać nie wiadomo jak długo i potem nagle się okaże, że ten poziom przerwiemy po 2-3 minutach, bo skończy się czas na dany odcinek, dlatego wolę dla bezpieczeństwa po prostu w tym momencie ten odcinek zakończyć i następny, słuchajcie, rozpoczniemy już w następnym poziomie, już po prostu nie będę wam pokazywał, że weszliśmy sobie w te drzwi i poszliśmy ten kawałek do przodu i, że tak powiem, no wiecie, że zapisała nam się gra i wow, tutaj nic więcej nie znaleźliśmy, tylko same przejście, wiecie, ekran ładowania, można by było powiedzieć, dogram wam, żeby, wiecie, zaczęliśmy odcinek właśnie w tym miejscu. Nie, moi drodzy, po prostu zaczniemy sobie następny odcinek już w kolejnym etapie, na samym początku kolejnego etapu. Ja się z wami jak na razie żegnam. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z serii Retroplay z gry Return to Castle Wolfenstein wam się podobał. Zachęcam was do komentowania oraz ocenia moich materiałów wideo. A jeżeli już ocenicie, czy to pozytywnie, czy negatywnie, fajnie by było usłyszeć, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Oczywiście poprzez komentarz, który możecie zamieścić tutaj na dole w tym materiale wideo. Poza tym śmiało zachęcam was do komentowania. Piszcie śmiało te komentarze. Ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swojej możliwości. Czy to komentarzem na komentarz, czy to odnosząc się do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo. No po prostu, ustnie, do którego, w którym z materiałów wideo z tej serii. A jak na razie, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!